Tak, to ja teraz wkładam kamerę na głowę. Witam Was w nowym roku, kochani. I na początek spójrzcie sobie, ile tutaj jest śniegu. Chyba byśmy zrobili bałwana większego niż cała nasza szkoła, jakbyśmy tak wszyscy zaczęli lepić. No, zima zimą, ale trzeba wracać do nauki. Patrzcie, przyszedłem do Waszej ulubionej sali. Do sali pani Ani. Uwaga, poprawiam. Patrzcie, co zostało z zeszłego roku. Rok temu. Last year. Rok temu. Takie zdanie napisałem dla Was. I am sad. Why are you sad? Because this is the last lesson this year. Ja jestem smutny. Dlaczego jesteś ty smutny? Ponieważ to jest ostatnia lekcja tego roku. No to teraz jestem już wesoły. I am happy. A wy się pytacie, why are you happy? Why? Dlaczego? Are you? Pamiętacie? Zamiana miejsc, tak zwana inwersja, po to, żeby stworzyć pytanie. You are? Ty jesteś. Ale jeśli tworzycie pytanie, musimy to zamienić miejscami, żeby było zdanie takie. Dlaczego jesteś ty? Bo w języku polskim mówimy tak. Dlaczego ty jesteś smutny? Albo dlaczego ty jesteś wesoły? Dlatego to sprawia nam dużo problemu, bo dla nas logiczne jest, że powinno być why you are sad? Ale w języku angielskim musicie zastosować tą inwersję, czyli zamianę miejsc. Dlatego jest ciężko się do tego przyzwyczaić, bo w naszym języku nie mówi się dlaczego jesteś ty smutny, chociaż może niektórzy mówią, ale bardziej naturalne jest dlaczego ty jesteś smutny? I ta intonacja rosnąca nadaje nam charakter pytania. Także pamiętajcie, tutaj jest to why are you happy? Dlaczego jesteś radosny, wesoły, szczęśliwy? Because, ponieważ this is the first lesson this year. Gdzie sparafrazowałem tamto zdanie, czyli lekko je przerobiłem, żeby nadać mu nowe znaczenie. I am happy. Why are you happy? Because this is the first lesson. O, błąd, patrzcie. Zamyśliłem, wyszedłem z wprawy. Co tu dużo mówić? Dlatego musicie cały czas oglądać te lekcje, przerabiać karty pracy, które wysyłają wam nauczyciele, bo widzicie, co się dzieje. This year. Ciekawe, czy ktoś zaczął krzyczeć przed ekranem, mówiąc: Panie Piotrze, źle pan pisze. Jeśli ktoś tak zrobił, to bardzo dobry objaw. This is the first lesson this year. I'm glad to see you. Cieszę się, że Was widzę, kochani. Rok temu się widzieliśmy ostatni raz. Niestety na YouTubie. Ale miejmy nadzieję, że niedługo wszystko wróci do normy. W każdym razie my czekamy na Was w szkole. No i jak to wszystko już się uspokoi, to będziemy się normalnie uczyć. Ale póki co wracamy do naszych zajęć online. I żeby troszeczkę odświeżyć Waszą pamięć, pozwolę sobie powtórzyć to, co robiliśmy w zeszłym roku, na przełomie listopada, grudnia. Zaczniemy od czasu present simple. Także ten tydzień poświęcimy na powtórki. Nie bójcie się powtórek, bo tak naprawdę nauka polega na ciągłym powtarzaniu. Bo mózg wypiera to, czego nie używamy. Czyli pamiętamy to przez pewien czas. To jest nasz móżdżek. Pamiętamy to przez pewien czas. Załóżmy, że tu, o. Że tutaj był present simple. Tu nam się zapisał. Z grudnia. No i pamiętamy to przez jeden dzień. Przez drugi. Przez trzeci. Potem już coraz słabiej. Jeśli tego nie powtarzamy. No, całe mi się zmazało. Ale wiecie, o co mi chodzi? Że po prostu to zanika, o. To zanika. Mózg stwierdzi, że o, nie używasz tego, nie potrzebujesz, to ja sobie usunę to miejsce, tak jak na twardym dysku, żebyś mógł tam zapisywać nowe rzeczy.
Dlatego dobrze jest co 2-3 dni powtórzyć to, czego chcecie się nauczyć, to, co chcecie zapamiętać. No więc działamy teraz w tym kierunku. I like English lessons. Wy już sobie tłumaczycie, co ja tutaj napisałem. Ja was niestety nie słyszę, ale domyślam się, że powiedzieliście tak. Ja lubię angielskiego lekcje. Widzicie, znowu jest różnica między językiem polskim a angielskim. W języku polskim powiemy ja lubię lekcje angielskiego. Albo nawet ja lubię lekcje języka angielskiego. W języku angielskim wygląda to tak, jest to prostsze. No spójrzcie, jeśli ja miałbym dosłownie przetłumaczyć nasze polskie zdanie. Ja lubię lekcje języka angielskiego. To jest dosłowne tłumaczenie naszego polskiego zdania. Tu jeszcze musimy dać takie of, które nam to wszystko połączy. I like lessons of language English. Nie, tak po angielsku nie możemy powiedzieć. Po prostu się nie da. Jest o wiele prościej. Dlatego bardzo często jest tak, że kalka językowa, czyli dosłowne tłumaczenie z języka ojczystego na obcy, nie przynosi rezultatów. Dlatego zwracam wam na to uwagę. I like English lessons. Ja lubię lekcje języka angielskiego. I pytanie, proszę bardzo. Do tego pytania jest to czas present simple, bo dotyczy tego, co czujemy na ogół. Zawsze, codziennie. Lubisz albo nie lubisz. Do you? Czekajcie, sprawdzę, czy mruga światełko. Dobra, to nagle się nagrywa. W zeszłym roku były przypadki, że myślałem, że nagrywam, a się nie nagrywało. I mówiłem przez 15 minut, potem patrzę, nie ma pliku. Do you? Czy ty? Pamiętacie? Operator do. Czasownik posiłkowy do. Posiłkujemy się nim, kiedy chcemy stworzyć pytanie albo przeczenie. Skąd wiemy, żeby użyć do? Bo osoba pierwsza I łączy się zawsze z do. Do you? Pierwsza i druga również. No bo tutaj akurat mógłbym zadać pytanie, czy ja lubię? Stojąc przed lustrem. Sam siebie pytam, czy ja lubię ten angielski tak naprawdę? No ale żeby było bardziej tak sensownie, no to czy ty lubisz? Do lubi się z I, do lubi się z you. Do you like English lessons? Oczywiście intonacja rosnąca. Czemu tak się stało? Intonacja rosnąca, żeby nadać charakter pytania zdania. Nie wiem, odkryłem jakąś nową rzecz. Paznokciem. Nie wiem. Do you like English lessons? Czy ty lubisz angielskiego lekcje? A teraz spójrzcie, chcę się zapytać, czy ona albo czy on lubi. Pamiętacie, jaka to była różnica? Tutaj musimy posiłkować się innym czasownikiem posiłkowym, czyli operatorem does. Bo jak pamiętacie z zeszłego roku, jak to brzmi, nie? To było parę tygodni temu, a to w zeszłym roku. Does łączy się zawsze z she. Oni się po prostu bardzo lubią. Tak samo he. To jest ekipa. She i he lubi się z does. Does she like English lessons? Czy ona lubi lekcje języka angielskiego? Czy on lubi lekcje języka angielskiego? I to jest całe sedno sprawy, cały clue sprawy. Does i do. She, he oraz pozostałe osoby. Co się dzieje z tym does i co się dzieje z tym do, jeśli odpowiadamy na to pytanie? Więc teraz odpowiedzią na to pytanie jest to. Do you like English lessons? Mogę odpowiedzieć krótko. Yes, I do. Nie mówimy yes. To nie wystarczy. Tym, czym cię pytam, tym mi odpowiadasz. Do you like? Yes, I do. Nie muszę mówić yes, I like. Tylko yes, I do, koniec. Bo tym mnie ktoś zapytał. Do you like? Yes, I do. Ale jeśli chcecie odpowiedzieć pełnym zdaniem, to patrzcie. Do you like? I like English lessons.
Yes, I do. Kropka. I like English lessons. I gdzie się to tu schowało, moi drodzy? Trochę chaos się tutaj wkradł, ale czasami z chaosu rodzi się harmonia, więc liczę, że będzie tak tym razem. Do zawsze chowa się w czasowniku, bo to się wszystko nazywa czasy. Czasy teraźniejsze, więc czasownik jest tutaj głównym bohaterem. Schował się tu w całości. Nigdzie nic nie wystaje. Jest tu ukryty. Jak potrzeba, wyskakuje, żeby zadać pytanie lub przeczenie. A teraz w takim razie, gdzie się schowa ten? Does she like English lessons? Czy ona lubi lekcje języka angielskiego? No to patrzcie. Jeszcze tu dołożę do pieca. Yes, she does. Do you like? Yes, I do. Does she like? Yes, she does. Tym, czym cię pytają, tym odpowiadasz. Does she like? Czy twoja mama lubi? Tak, ona lubi. Yes, she does. W skrócie. Ale jeśli pełnym zdaniem chcecie odpowiedzieć, to będzie yes, she does, kropka. She like English. Tu napiszę już w skrócie, bo mi nie wejdzie. Ona lubi angielski. W sensie język. To does chowa się w czasowniku. Oczywiście. Tylko, że jest grubsze. Jakbyście wyobrazili sobie, że does i do to są ludzie, to ten będzie szczuplejszy od tego. Szczuplejszy człowiek schowa się za drzewem. Powiedzmy, że to jest drzewo. Szczupły człowiek się tu cały schował, nie widzę go. Ale grubszy człowiek nie schowa się cały za drzewem, zawsze będzie wystawał, powiedzmy, brzuszek. I ten brzuszek wystaje też tu, w postaci tego sy. She likes English. I w tym momencie wiecie, że tu jest ukryte does. Więc jeśli chcecie zadać pytanie, to does wyjmujecie, tu, wtedy go nie ma i tworzycie sobie pytanie. Ok, żeby was nie męczyć, to teraz pojawią się ćwiczenia. Będziecie musieli przetłumaczyć 6 pytań z języka polskiego na angielski, ćwicząc sobie właśnie użycie tego do i does. W pytaniach, albo nie, wiecie co, i pytania, i twierdzenia. To może będzie z 9 zdań. To 9 zdań. Teraz się one pojawią. Ja was serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa.